Dzisiejszy pacjent ZIP Pro 50. Usterka. A akurat hamulec, wesoło. Ale sprzęgło nie odbija. To teraz odbija, bo zastosowałem małą dings tam, żeby w ogóle się dało. No. O, gumka z majtek. Zawsze coś tam pomaga. Ale słabo działa. I jest problem. Nic, będę musiał się zabrać. Myślę, że to taka sprężynka tam czy coś. Nie wiem, w życiu tego nie rozbierałem. Dla mnie jedna wielka zagadka. Ale spróbuję. Pierwsze co, pozbędę się plastyków, żeby po prostu było wygodniej. Później się zabiorę tam za tykielek. Trochę tu już rdza zjada. Ale okej. Teraz no to pora przyszła. Ale brzydol. Przy okazji w sumie to zdemontuję i zobaczę, czy nie, to nie jest przypadkiem linka, może się gdzieś coś tam załamało. Nie wiem. No myślę, że tutaj problem leży, ale sprawdzę. Linka elegancko chodzi, tylko tu coś, jak dźwignę i zostaje. I z takim dziwnym dźwiękiem tam w środku coś tam. O. Jakiś taki, nie wiem. O, muszę olej spuścić chyba. Oj, kurczę, dobra. Przy okazji musiałem jakąś miskę ogarnąć. Poczekam aż ścieknie i się zabiorę za tą pokrywę. Zobaczyć, co to będzie tam. Tak przy okazji, nie ma chyba lepszego piwka niż raciborskie. Jest jak dla mnie chyba najlepsze piwerko. I oczekuję, aż spłynie. I udało się. Tu druga połówka. Kurde, i tak wyczaiłem, że chyba tutaj coś w pokrywie haczy. Coś tu, coś tam. Coś tam w pokrywie siedzi sobie. Jakiś skrzatnik czemny. O, czy teraz nie chcę wejść. Dobra. Ale tak przy okazji, dobrze, że to ściągłem. Chyba dobrze. Tak. Bo jestem ciekaw, co tutaj w tym filtrze siedzi. Chwileczkę, bo coś tu skoczy. Tak. I zobaczmy, po przejechał ile. Osiem tysięcy 130 kilometrów. Ile to tamtego syfu siedzi w tym filtrze? O, trochę jest. Tu jeszcze więcej. Kurna, co tu się działo? Jakaś rdza? Piasek? Kur. Nieważne. Przepłukam i powinno być ok.
rozebrałem. To ciężko chodziło. Potraktowałem to WD-40. Sparłem. Teraz tak na miarę lepiej chodzi. Nie ma żadnych zacięć. Możliwe, że to będzie to. Nagle tak super płynnie teraz chodzi. Kurczę, aż jestem zdziwiony. Ale nie wydaje mi się, żeby to tylko to było. Kurczę. Tu jeszcze było. Jeszcze ten link jest tutaj. On tak dość ciężko tutaj wchodzi. Myślę, że on tutaj ma tak ciężko wchodzić, a chociaż... Bo tu jest tłoczony olej. Tą dziurą leci. Tu też jest dziurka. I w tym też jest dziurka. I wytryskiwany jest olej tutaj. Przez tą dziurkę. Kurde, ciężko to tu wchodzi, ale chyba musi tak. Przez tą dziurkę i... Jest wtłoczony tutaj. Tutaj jest jakaś sprężynka. Myślę, mam nadzieję, że to to. Nie chcę mi się rozbierać tego całego. Na razie skręcę i zobaczę. Bo tam nie chcę zabierać się za to, bo nie wiem, co to będzie. Nie wiem, jak rozbiorę to później, nie wiem, czy złożę. Myślę, że to było to... coś... Tak jakoś topornie mi to chodziło, jeszcze cały środek ten przesmaruję. Sam ten bolec podejrzewam, chociaż... No zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... Napakowałem to trochę smaru. A co? Nie wiem, czy on tu ma być, czy nie ma być. Ale już tutaj w blaszce trochę wytarło ją. Myślę, że jak po 8000 to trochę nie bardzo. No ale teraz działa to. Spróbuję się pokazać to jedną ręką. Teraz jest wyciśnięte sprzęgło. I pociągając za linkę. Wciskamy i wypadł mi akurat ten dings stąd. Dobra, idę złożyć, zobaczyć, czy to było to, czy to działa teraz. Kurde. Jak to różne długości są. Która gdzie była teraz? Dobra. Zgaduj, zgadula będzie. No i się okazało, że trzeba przesmarować, trzeba było ten bolec cały, co przechodzi aż tutaj, się zastał. Teraz uwaga. Sprzęgiełko jak malina chodzi. Ale nawet kurczę, super delikatnie. Delikatnie się naciśnie i... Kurde, rewelacja. Jeszcze go odpalę, przejadę się dla pewności. A, kurwa, muszę olejem zalać. A, dobra. To już następny dzień, bo kluczyków nie miałem. Sprzęgiełku pracuje. Trochę tutaj trzeba było podregulować. I teraz jest elegancko. Zakładam, skręcam, boczek jeszcze mi tu jeden został, no i tyle. Hejo!